wieczór Państwu. Witam. Nie, ja to jest bo ja mam taką funkcję, że będę gasiła światło, także nie będę tam na środku. Na środku mamy gości. Witam Państwa serdecznie na czwartej już akcji promującej Biblioteki i Czytelnictwo, Noc Bibliotek. Przed nami, przed Państwem goście, Włodzimierz Jędrzejczak, nasz lokalny artysta, Adam Urbaniak. Niezwykle piękny przyjaciółki. Ale myślę, że na ich temat to już Włodzimierz powie troszeczkę więcej. Zapraszam serdecznie. Ze smugi cienia. Matko, cierpliwa, czekająca. Z utkwionymi w drogę szarymi oczami, opiekuj się nami. Matko serdeczna, miłująca. Z płaczącym ciałkiem w ramionach nasze życie w Twoich dłoniach. Matko, samotna obłąka. Módl się nam. Matko, samotna obłąkany. Kaftanie krzyku ciemnymi nocami. Mniejsza o mnie, szczęście zbawi. Matko, naszych przyjaciół z Opola. Adam Urbaniak. Inżynier elektryk, człowiek wielu talentów i umiejętności, multiinstrumentalista, jak trzeba parkiet położy, kupiec kwiatów też było. Agnieszka Stawowy. I Magda Chmielewska, chodząca w Brazylii.
Michael gra w orkiestrze dętej na perkusji. Będzie to dzisiaj wyglądało w ten sposób, że piosenki, które nasi przyjaciele wykonają, są z moimi tekstami. Muzykę napisał Adam. Przedstawię też parę wierszy z tomiku, który przygotowuję dopiero. Już taki mam tytuł, który jest taki, bym powiedział, chyba pójdzie, to jest Cięcie przez sen. Piosenka Ludzka to rzecz. Bardzo byłem z tego zadowolony, że to zostawiłem.
też zajmuję się grafiką komputerową. To są takie różne dziedziny, które wymagają jakby innego podejścia do tematu. To jest taki materiał, na którym pracuję, a ponieważ głównie jest to słowo, więc tym materiałem jest słowo. Czasem są kłopoty, żeby te słowa odpowiednie znaleźć. Jak się uda, to jest bardzo fajne. No, z drugiej strony być w takim tym kręgu, bym powiedział, pisania. Czasem jest tutaj problem jakiś taki teoretyczny, jak to mówił Stachura, wszystko jest poezja, z kolei Przybość, jak gdyby w końcu, ale to wcześniej było, mówił, poetą się nie jest, poetą się bywa. No, ja mam nadzieję, że może czasem bywa. Jest bezpiecznie. Trzasnęły drzwi. Sąsiad idzie do pracy, zbiega po schodach, znacząc je wczorajszym błotem. Może uda się jeszcze godzinkę pospać płytkim, bo płytkim, ale snem. Jest przecież bezpiecznie. Szafa już nie jęczy, milczą krzesła. Świt powoli wchodzi do pokoju. Jak wstanę, pójdę kupić mleko, może budyń ugotuję, czekoladowy albo waniliowy. Owoców dołożę i będzie śniadanie. Jest już przecież bezpiecznie. Ludzi mijać będę, ale dam sobie radę. Wzrok w chodnik wbije i jakoś będzie. Może nawet ekspedientka szybko się uwinie. Czekać przy kasie nie będę musiał. Będzie bezpieczny. Wrócę i zamek przekręcę. Nikogo nie chcę widzieć, nikogo nie chcę słyszeć. Bo i tak nic mi nie mają do powiedzenia. Jedynie listonosz pamięta, gdzie mieszkam. Co miesiąc rachunki do zapłacenia przynosi. Ulotkami skrzynkę zatyka. Do drzwi się dobija, jakby dobrą wiadomość przynosił. Piosenka, motyw ze Stachury. Pędzą sanie, skrzypią plozy, słucha para końskich nozdrzy, para szybka końskiej chaty, człowiek rozmazuje gwiazdy. Thank you.
jego zastyg, ciemny kształt, człowiek nikt. Sylabowo, pięć sylab, trójwersowy wiersz, 5, 7, 5. No i tam sobie już nie można pozwolić na jazdę bez trzymanki, to już musi być konkret. Cicho. Każdy dźwięk wierca się w mózg. Strach budzi potęgowany oszalałym biciem serca. Cicho, cicho, zaraz trzeba będzie wstać, uciekać, bo przecież gdzieś musi być lepiej, radośniej. Cicho, cicho, cicho. Tylko, że wszędzie, gdzie byłem, jest tak samo. Tacy sami ludzie żyjący swoimi sprawami. Cicho. Cicho, cicho. Odrzuciły mnie góry, wypluło morze, przytłoczyły obce miasta, ścieżki wśród chmur sprywatyzowano. Cicho, cicho, cicho. Nie mam gdzie uciekać. Jedynie zakurzone lustro zaprasza na drugą stronę. Czas ruszać. Piosenka, tam jest mój kraj. Thank you.
No niektórzy teoretycy twierdzą, że jest to tylko kwestia zapisu. Do mnie trafiają takie dwa określenia. Jedno to jest Juliana Lubima, który powiedział: tak się znam na poezji jak ptak na ornitologii. I drugie to muszę przeczytać. Tutaj to jest już Broniewski, Władysław Broniewski. Nie wiem, co to poezja, nie wiem po co i na co. Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą. Nie wiem, co to poezja. Jest w niej coś z laski Mojżesza. Strumień to będzie ze skały, umie zabijać i wskrzeszać. Ranek. Już prawie ranek, ale noc jeszcze gada, bełkoce kaskadą dziwnych, obcych dźwięków. Pada deszcz. Cicho w szepce skrzy się światłem ulicznych lamp. Za chwilę zbudzony ptak, potem drugi i trzeci. Ósme piętro chyba wystarczy, by z miłością pocałować prostującą się trawę. Wiatyk ostatni złożyć i wędrówkę wyruszyć. Jeszcze tylko trzeba zamknąć, co pootwierane, niedokończone, co kamieniem obowiązku ciąży. Chociaż czy trzeba? Piosenka. Thank you.
że nigdy nie czułem nic takiego, co by można było nazwać misją. Nigdy nie chciałem naprawiać świata. Nigdy nie sądziłem, że mam coś tak bardzo ważnego do przekazywania. No, zaczęło się to gdzieś tak w wieku, jak wiem, chyba 16 lat. Wtedy opublikowano mój wiersz, taki tygodnik na przełaj, tam był klub młodych autorów. No i tam był komentarz do tego, opublikowano, bo naprawdę opublikowano, ale komentarz był tego rodzaju, że mam sobie dać spokój, że to nie dla mnie te działania. No i dałem sobie spokój na chyba 15 lat. Tak to wyszło gdzieś w granicach, jak wiem, 30 lat. Potem już wydrukowano mój wiersz w Radarze. No, byłem bardzo, bardzo zadowolony, bo obok tego wiersza była piosenka, był tekst, tłumaczenie piosenki Bruce'a Springfielda, nie? No, kurde, nobilitacja. Być jak Charles Bukowski. Prawdziwa wolność to możliwość bycia sobą, czasem nawet wbrew sobie. Po co podniośle gadać o wartościach żalu i smutku, skoro ludzie i tak widzą tylko chowaną pod stolikiem butelkę wina? Światło prosto w oczy burzy i zawirowuje widzenie dobra i zła, bledną kolory, twarze się rozmazują. Strach paraliżuje wyciągnięta ręka, mięśni, powietrze, głos zamiera w krytanie. Brzmi jedynie głuchy śmierć. Trzeba się wina napić, by odgonić to, co było i nie było, to, co być mogło, a się nie zdarzyło, to, co bolało i ciągle boli. Kurwa, jak boli! A potem w sen uciekł. Może się uda zapomnieć, że nie jestem, jaki być mogłem, że ognia nie opilnowałem, że co innym przychodziło od niechcenia, z wielką łatwością mnie przygniotło. Głowieją kolory poranków, po co więc wstawać? Może to kwestia wieku i słabnącego wzroku, ale chyba nie, bo przecież wino dalej jest krwisto-czerwone, chociaż częściej bezbarwne, przejrzyste, jak coraz mniej. Już wiem, że na tym świecie nie oszukam śmierci, ale przynajmniej próbowałem. Teraz się z niej śmieję. Thank you.
trzy przepiękne nagrody. Magda Chmielewska na bębenkach, jak już była przedstawiona, na bębnie takim ogromnym gra w orkiestrze, a dzisiaj tutaj na takich różnych instrumentach perkusyjnych. Magda Chmielewska. Proszę Państwa, co prawda to jeszcze nie ten rok, ale za chwilę będziemy go życzyć Państwu. Teraz oddaję Tobie głos. Interesowało mnie zawsze poznawanie rzeczywistości. Tej, która jest, ale co to jest? Co jest prawdziwe, co prawdziwe nie jest? Jak my to odbieramy? Co wiadomo, nie? Wiemy, że cała materia, każda, zbudowana jest z atomów. Atom to jest jądro, gdzie jest neutron, ewentualnie, znaczy proton, ewentualnie neutron, dookoła krążą elektrony. Taki najprostszy atom, wodór, to jest tylko proton i elektron, ale gdy tak sobie wyobrazimy to w takim powiększeniu kilkumilionowym, to wygląda w ten sposób, że proton miałby wielkość wiśni, elektron wielkość łebka od szpilki i krąży w odległości 100 metrów od jądra. Czyli to są totalne dziury w tej materii. My to jakoś dziwnie widzimy. Mówimy o kolorach. Kolorów nie ma. Jest tylko fala elektromagnetyczna. Mówimy o dźwiękach. Dźwięku też jako takiego nie ma. Jest jakieś tam drganie błony bębenkowej, drganie powietrza. Mówimy o wielu rzeczach w takich pojęciowych historiach. Bo na przykład wracając do koloru, jeżeli mówimy kolor czerwony, to jest to pojęcie, bo czym to się różni od słowa red? Pojęcie jest pojęcie, ale my to tak odbieramy jakoś tylko właśnie hasłowo. Ale jest tutaj coś innego jeszcze. To znaczy, jest coś takiego, że gdybym to próbował jakoś coś opisywać, na przykład stolik. Leży, nie da rady. Ja go teraz dotknę i tak samo mamy my doświadczenie jakieś inne, że nagle wiemy, przynajmniej sobie wyobrażamy, jak to wygląda, co to jest. Natomiast z opisem zaczynają się schody. Zaczyna się problem z przekazywaniem tego, jak my tę rzeczywistość odbieramy. Muszę przetrzymać. Muszę. Ból jest ze mną. Staram się go oswoić. Zakrapiam oczy, zatykam uszy, smaruję plecy tygrysią maścią, wyjmuję zęby. Serca wyjąć nie mogę. Biję jak oszalałe. Szczęśliwego Nowego Roku! Uśmiechu kołdego okrywa.
smutek rankiem minie, gdy się rozstrzebrzy stydzień nowy. Czegoś już to oswaja, czyli nie znamy jest dla nas bardziej jak gdyby niebezpieczne. Staramy się określać to, co znamy i ewentualnie przekazywać to pojęciowo. No ale jak ja mam słowem przekazać na przykład smak miodu? Jak mam przekazać kolor niebieski? Dalej tkwię w tym jakimś saku, w tych pojęciach, które są tylko hasłowe. Dlatego staram się, żeby to był przekaz, który jest jak gdyby pozasłowny, czyli jakiś taki emocjonalny, bo poznawanie rzeczywistości może być różnorakie. Sprawdzenie to kryterium prawdy, jaka ona jest, tym kryterium takim chyba najwłaściwszym, najbardziej popularnym jest doświadczenie. Coś upuścimy, spadnie na ziemię. No mamy taką nadzieję, że tak będzie. Wprawdzie znowu niektórzy filozofowie twierdzą, że o nie, nie, nie. Jeżeli to 1000 razy spadnie na ziemię, to nie powiedziane, że za 1001 również. Więc no jest to jakiś taki mały może kłopot, ale jest też poznanie intuicyjne. I tutaj David Hume dał taki przykład. Gdybyśmy rozłożyli taki wachlarz niebieskich kolorów, takie pasemka, jak to czasem malarze mają, te próbki farb. Wyjmiemy jedno pasemko, pokażemy to komuś. No jeżeli on nie będzie daltonistą, to się nie śmieje, ale mówię, jak to wygląda. To jakoś intuicyjnie tę barwę pośrednio dobieramy. Z innymi rzeczami może być podobnie. To znaczy również intuicja nam czasem podpowiada, jak to być może i jak to jest. Ostatni gasi światło. Miałem dom. Zaczasnąłem drzwi, spojrzałem w słońce, wypaliło mi źrenice, oślepłem. Rozróżnić nie potrafiłem, co prawdą jest, a co fałszem. Zostałem sam w ciemności, wokół tylko ściernisko wspomnień, suche badyle tego, co być mogło, a może nie mogło. Może to tylko imaginacja chorego umysłu, ubierającego świąteczną choinkę. Ten talerz dla wędrowca nie dla mnie, bo skurczony żołądek pożywienia już nie przyjmuje. O sercu nie wspomnę, trzepoce trwożliwie. Jak tam będzie? Piosenka, sukienka.
się skończyło, jak się zaczęło, tak się skończyło. Pozostawał niepewność jutra, nie umie nic nowego utkać, już wracać nie ma gdzie, iść dalej jakoś trzeba dzielnie, choć nogi niosą, a w sny radzą się. Dość długo też zajmowałem się i w praktyce, i też w teorii hinduizmem. Należałem do Towarzystwa Polsko-Indyjskiego, jak studiowałem we Wrocławiu. Korespondowałem też z Morrisem Friedmanem, on był tak wydawcą tłumaczeń literatury hinduskiej na polski rynek. No i kiedyś też przez miesiąc byłem w Katowicach, w takim ośrodku zen buddyzmu. Wcale nie znudzałem. Nie dużo mi to i te lektury, i to bycie właśnie z nimi. Niewiele to tak u mnie zmieniło. Może tyle, że nie byłem już taki niecierpliwy w sensie poznawania, bo raczej dochodziłem do wniosku, że trzeba to odpuścić. Troszkę na zasadzie fizycznej, to pan Figierek mnie może poprawi, ale chodzi o teorię nieoznaczoności Heisenberga. Mówiłem o elektronach. Otóż jak my mamy poznać rzeczywistość? Taki głupi elektron, a nauka nie potrafi określić wszystkich jego stanów. Nie możemy od razu określić, w jakim on jest miejscu, jaką ma prędkość, w którą stronę się obraca. No nie da rady. No to o czym tu mówi? Co my mamy poznawać, skoro no nie da rady, po prostu nie da rady, więc raczej umówmy się, że będziemy dalej operowali pojęciami, które są jakoś tak ogólnie rozumiane i przyswajane. Jestem niewidzialny. Widzą mnie tylko strażnicy w muzeum, policjanci, gdy przejdę przez ulicę na czerwonym świetle i ochroniarze w marketach. Potrącają mnie ludzie, gdy spaceruję w parku, gdy karmię gołębie na rynku, gdy w jadłodajni idę z talerzem gorącej zupy.
Może mnie już tutaj nie ma. Teraz. Może tylko mi się zdaje, że jestem. Nasze bycie potwierdza tylko odbicie w innych oczach. Kiedy patrzę w lustro, nie widzę siebie. Kot zszedł się do końca, zachował uśmiech. Mój zniknął na początku. Potem blask oczu i została mgła, którą rozwiewa byle spojrzenie, gest, słowo rzucone jak zuch kości. Pewnie piosenka, pewnie czegoś. Koniec, inny tytuł, czerwona skórka. Cierni z tym Bogu
Po tych filozoficznych doświadczeniach, jak gdyby, mnie później zaczęła interesować psychologia. To znaczy w tym sensie, dlaczego ludzie postępują w taki, a nie inny sposób. Co to jest warunkowane? Co decyduje o jakości kontaktów międzyludzkich? No, tak jakoś nie mogłem tego tak za bardzo może rozsupłać. Dużo mi pomogło w tym wszystkim, w ustawieniu jakichś takich granic. Taka pomogła mi książka Desmonda Morrisa, Ludzkie Zoo. Ta książka mówi, kim my jesteśmy. W tym sensie, jakie my mamy te uwarunkowania gdzieś tam jeszcze, tam tak i dalekie, dalekie, w przeszłości, te genetyczne. Dlaczego tak się zachowujemy, nie inaczej? I no, jakoś może tam wtedy spokojniej, może nie, no ale też pewne, też mi to wyjaśniło, pewne ograniczenia, to znaczy w tym sensie ograniczenia, że często na jakby tą przeszkodą w spełnianiu naszych marzeń jest po prostu nasza fizyczność, gdyż jak widzimy człowieka, to z punktu widzenia psychologicznego zaczyna się nie tylko człowieka, ale zaczyna się na zasadzie od ogółu do szczegółu. Czyli mamy kobieta, mężczyzna, wysoki, niewysoki. I tak potem przechodzimy, czyli to jest taka maszynka do mięsa, która ten nasz mózg, który przetwarza te dane, a ta nasza fizyczność tym ograniczeniom też niestety sprzyja. Nawet na bezludnej wyspie trudno mi sobie wyobrazić, gdyby tam był i marzył sobie, że skoczę 2 metry wzwyż. Nie da rady, no nie da rady. I książki na zasadzie obudź sobie olbrzyma, no trzeba tak troszeczkę traktować z przymrużeniem oka. Cmentarz dla zwierząt. Piękne słowo, prawda? Staropolskie, cmentarz. Kiedyś wyjdę po papierosy i już nie wrócę. Pójdę tam, gdzie umierają stare i szorowane słonie. Nie wiem gdzie. Nie wiem, ile pójdę, ale wierzę, że dojdę. A jak dojdę, z radością, której teraz brak, krzyknę. Wróciłem do domu. Piosenka Country nad ranem. Połowę gorzałem nocy.
tygodnie tutaj poznany. Przecież chciałby już wrócić do domu i cicho drzwi własnym kluczem otworzyć, żeby nie radzić w tym domu nikomu i nigdy. I nigdy się nocą nie trwoży. Wytwarza to szczególne nastawienie, pełne pokory do wszystkich przejawów natury. Miarą i symbolem wszechświata jest natura, nie człowiek. Każdy umiera w samotności. Marzący o papierosie, umierający, wychudzony mężczyzna zaczasnął powieki. Widział drewnianego konika na biegunach, kobietę gotującą rosół, łóżeczko ze szczebelkami, a w nim granatowego misia w delikatną białą kratkę. Wyczesany grzebieniem z wraków okewulfa wyłysiał jak on teraz. Mamo, 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 przeprowadź mnie na drugą stronę. Nie żona, nie żona, nie dzieci samo swoje, ale ty, mamo, już będę grzeczny. Piosenka. Thank you.
się modlę do rana. Już nerwy jak nitki pękają, jego dłoni herbatę gubi, złe moce za szafą ucieczają, by zmącić syt płytki. Nie kłóci. Śpiewajmy dzisiaj to, a jutro dalej.
To znaczy, ja będę uwagę wreszcie na tym uczniu. Panie Wysłowie, Władę Wysłowieńca. Tej wojny zjednoczony wielki świat. Powiedz, czy to i wam czuły sam? Każdy z nich jest taki sam. Tak za droga dzisiaj było, a jutro tam. Gdybyś był bogaty. Proszę Państwa, myślę, że też dla Państwa bym tu siedział i grał, bo to kocham i lubię. A w takim towarzystwie na pewno. Yeah.
pokój niech będzie z wami. Jeden salon, salon, salonany grzech.
całuj mnie. Graczy jak ja, patrz jak ja, patrz ty i ja. Potem znowa ty, potem znowa ja, patrz wieśniowy. Thank you.
moja żona też tak sobie zna. Ja z reguły śpiewam z pamięci, ale no cóż, nie będę się wychwalił, ale... No, ale... Śpiewa zjawiskowo, więc uważamy, że warto tę minutę poczekać na nią. Ja głównie gram, a czasami też śpiewam. I to jest... Wiesz, bo ciekawe, czasem nawet to wygranie gram, to jest jeszcze ciekawsze.
interpretacja. Być może rzeczywiście, no nie wiem, modlitwa, tak? No spróbujemy. Yes, yes.
dziękuję pani dyrektor. Dziękuję pani bibliotekarce, która ma się miała imię, ale...
płyty, ale nie przywiozły mi. Ale jeżeli chodzi o piosenki Włodka, jeżeli chodzi o Freuda, czy tam żydowskie, czy rosyjskie, Kuczawy może jakieś wiersze, jeżeli byście chcieli, to mam 20 zł, ale te to zapisy u pani tutaj w biblioteki, w bibliotece i ja naprawdę przyślę, jeżeli państwa to ogólnie interesuje. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Zapraszam na salony. Nie, już jest.